Cześć, siedzę i dalej się męczę z kosem, a konkretnie to, że nie mogę dobić półki, to jest przerwa i nie mogę przydzielić tej śruby. I o, jak widzicie, lagi to akurat nie problem, bo mogę po prostu poluzować i wpuścić wyżej i to nie jest kłopot. Byłem przekonany, że te chorągiewki są trochę wyższe, ale wrzuciłem te chorągiewki, które były i mogę wam powiedzieć tyle, że są dokładnie tej samej wysokości, które są te. Jeszcze takiej akcji nie miałem, a już kilka tych przodów złożyłem. I powiem wam, że nie rozumiem, bo wszystko jest złożone z jednego kompletu. Półki są z jednego kompletu obie. Stworzenie jest z jednego kompletu. Rama jest też, wiadomo, z jednego kompletu. No i jedyne, co mi chyba pozostaje, no to tutaj wziąć i dołożyć jakiś dystans, bo przecież nie będę tego skracał, nie? Gumy. Przyniosłem nawet gumy, bo byłem przekonany, że są niższe. Są dokładnie takie same. Nie spodziewałem się tutaj tego, takiego problemu. No ale dobra, zdecydujemy zaraz, które wrzucamy. Wracamy też do lampy przedniej, lampa lanocnik z tym luźnym kominkiem. Ogółem, jak widzicie, ta nasza jest w takim stanie niezbyt, bo raz, że jakiś głupek tu coś wywiercił, jakieś otwory, nie wiadomo po co. Dwa, jest zniszczona, wyblaknięta, tu jest tylko ładna, ładna jest tylko od spodu, więc to odpada, więc moim zdaniem ona odpada. Stacyjka też jest, były problemy przecież. Widzieliście, jak czasem malinie wyskakiwał kluczek i były jaja. Muszę gdzieś poszukać takiej drugiej. Mam nadzieję, że znajdę jakąś ładniejszą i że obędzie się bez lakierowania. Mamy tutaj też od mojej czwórki chorągiewki. Tu ktoś oczywiście już coś wiercił, jak widzicie ten mały otworek. No ale też są oczywiście takiej samej długości, więc nie wiem, w czym problem. I mamy tyle amortyzatory, które były wrzucone tutaj do kosa. I sprawa wygląda tak, że podjąłem sobie taką decyzję, że rezygnujemy z tych górnych szklanek, ściągamy je i przełożymy sobie z tamtych te tylko króciutkie górne elementy, to sobie tylko przełożymy do nich i tak zostaną, umyję je tylko na razie i niestety zostaną. Chciałbym tu wrzucić coś innego niż te oryginały, więc za bardzo nie przywiązuję uwagi do tego, w jakim są stanie, chyba że później je po prostu gdzieś dam do lakierni. Nie miałem za bardzo na to czasu, więc umyjemy je po prostu i zrobimy sobie jakiś ładny komplet, przełożymy ładne sprężyny i tak dalej. Nie są idealne, no ale jakoś to musi być. W każdym razie tak to rozwiążemy i wrzucimy je do ramy. Wrzucimy też tylny błotnik, który tu czeka. Wrzucimy też usztywnienie, do zmocowaniem do lampy i do tablicy, żeby już sobie to tam siedziało fajno. Mam też śruby do błotnika i do amortyzatorów. Trzeba je tylko tu spolerować, bo jak widzicie są opisówki A2, tam 70 i tak dalej. Muszę sobie to zeszlifować i będzie fajnie. Często gęsto zdarza się, że te elementy są wypłowiałe, porysowane i tak dalej. Już nie mówię o uszkodzeniach typu złamania. I co teraz zrobić, żeby było spoko? Chorągiewka, która jest z tej strony, jest widoczna w taki sposób, jak ją teraz widzicie. No i widzicie tutaj, o, jest jedna rysa, tu pod światło, inne rysy. I co teraz z tym zrobić, żeby było prosto, fajnie i tak dalej? Odwracacie i montujecie ją z drugiej strony. Chorągiewki są symetryczne, czyli możecie sobie je zamieniać prawa na lewą i tak dalej. Wiadomo, że od wewnątrz też są jakieś rysy od kabli i tak dalej, ale nie są wypłowiałe. To taka rada. Możecie sobie właśnie, po prostu, no wiadomo, no, bardzo prosta rzecz. Zamieniacie lewą na prawą i macie tą stronę, która była wewnątrz, na zewnątrz, przez co wygląda to o wiele lepiej. I tak samo zdecyduję się zrobić tutaj. Zostały umyte te, które były przy kosie, no ale wiadomo, tutaj jest jakaś ryska, tu jest to. Po zamianie stron będzie o wiele lepiej. Dobra, biorę się do roboty, wrzucam sobie timelapsa i jadę dalej. Jakoś sobie to złożyłem, półki tu wszystko już mam poskręcane na gotowo. Jak wypuściłem sobie te obie lagi do góry trochę, to wtedy ta półka jednak lepiej trochę siadła, musiała lekko prężyć gdzieś na tych korkach. Nie jest idealnie, powinno wejść troszkę głębiej, no ale tu nic się więcej nie wymyśli. No, w każdym razie, jak zobaczycie jeszcze sobie te śruby, nie? Wystają mniej, są takie dosyć bardziej przyjazne. Padły też mocowania do odblasków. Tak to wygląda. Oczywiście odblaski też jeszcze będziemy oczyszczać i tak dalej, bo są trochę wypłowiałe i przód właściwie jest zrobiony, wiadomo, lampa, kierownica i koło później jakby do opony. Idziemy teraz się wziąć za tył i rozbieram te amortyzatory,
i myjemy, czyścimy, wszystko przekładamy i za chwilę przymierzamy, jak to tak naprawdę będzie pasowało wszystko. Dobra, ja na dzisiaj muszę kończyć, bo mam trochę innych zajęć. W każdym razie nie mogłem się powstrzymać i nie zrobić takiej małej wizualizacji. Wygląda 1000 razy lepiej z tymi jasnymi błotnikami. Jeśli chodzi o zbiornik, to docelowo będzie inny. W takim samym kolorze, w oryginalnym lakierowaniu, ale już z... ale już oczywiście z katedrą, która jest trochę skudłaczona, ale ją ogarniemy. Wrócą te gumy na zbiornik boczne. No i będzie ogółem w ładniejszym stanie niż ten. Boczki lakierują się już na pomarańczowo. Siedzenie zostaje, jest oryginalny pokrowiec, wiadomo, nie jest idealny, jest naprawiany, ale nie chodzi mi o budowę idealnego motocykla. Uważam, że ten oryginalny pokrowiec jest lepszy, jest więcej wart o wiele niż tak naprawdę jakikolwiek współczesny. Jeśli chodzi o błotnik tylny, to tutaj zrobimy i do czwórki i do kosa taką przezroczystą naklejkę z grubej folii, żeby przy zakładaniu nie rysować siedzeniem błotnika, bo niestety są problemy. Jeśli chodzi o amortyzatory, no to tak jak mówiłem, rozbierzemy drugie, pomalujemy te doły, bo po prostu porażka. Zaczynamy mieć jakiś zarys tej WS-ki, zaczyna wracać do życia jako kos, a nie jako śmietni kos. Na dziś byłoby tyle, jutro widzimy się w troszkę innym filmie, zrobimy ten film z wakacji, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie będzie tam motorów, ale taka odskocznia trochę na niedzielę. Zapraszam Was również do obserwowania nas na Instagramie, do zaglądania na naszą stronę na Facebooku i również oczywiście do subskrypcji, do rzucania łapek w górę, do pisania komentarzy. I dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć, do zobaczenia, pa!